Był poniedziałkowy poranek. Czułam, że to będzie ciężki dzień, bo nie dość, że zaspałam, to jeszcze wstałam lewą nogą. Spojrzałam na zegarek i stwierdziłam, że nie mam zbyt wiele czasu, ale wystarczająco, żeby skoczyć na jednej nodze do sklepu po bułki. Chociaż byłam już spóźniona, to do pracy wlokłam się noga za nogą. Zupełnie mi się nie spieszyło do wystąpienia z prezentacją, którą znałam już na pamięć. Nawet przez chwilę przeszło mi przez myśl, żeby sprawdzić, czy mam pendrive'a i czy wszystko jest w porządku, ale w końcu machnęłam na to ręką. Kiedy już dotarłam na miejsce, postanowiłam pójść na rękę mojej zestresowanej koleżance i zgodziłam się pierwsza przedstawić materiał. Pewna, że sukces jest w zasięgu ręki, wyprostowałam się i włączyłam swoją prezentację. Po chwili zaniepokoiły mnie rozbawione miny słuchaczy, więc odwróciłam się, by spojrzeć na ekran. Załamałam się, kiedy zamiast wizualizacji danych zobaczyłam swoje niestosowne zdjęcie z liceum. Zrobiłam się czerwona na twarzy i marzyłam, żeby jak najszybciej dać nogę z sali. Zauważyłam, że zestresowana wcześniej koleżanka wymieniła tajemnicze uśmiechy z moją największą rywalką. Nie złapałam ich za rękę podczas kombinowania przy mojej prezentacji, dlatego nikomu tego nie zgłosiłam, ale byłam pewna swojej racji. Wiedziałam już, że jedna drugą będzie kryć. Ręka rękę myje, pomyślałam. Byłam jednak świadoma, że podwinęła mi się noga nie tyle przez ich działanie, ile przez moją nieodpowiedzialność. Postanowiłam, że w przyszłości będę dużo ostrożniejsza. Zajmij się tym sam. Weź sprawy w swoje ręce. Nie chciałam się dłużej kłócić i pierwsza wyciągnęłam rękę na zgodę. Nie udowodnisz im tego. Ręka rękę myje. Będą bronić jeden drugiego. Rób co chcesz, to jest twój projekt. Masz wolną rękę. Obiecaj mu podwyżkę służbowego laptopa i będzie jadł ci z ręki. Poszłam ci na rękę, a ty teraz masz pretensje? Możemy wrócić wcześniej. To jest mi nawet na rękę. Od rana jestem na nogach i jestem bardzo zmęczony. Dlaczego się tak wleczecie noga za nogą? Wydaje mi się, że rozwiązaliśmy problem. Ten pomysł ma ręce i nogi. Ledwo co stanęliśmy na nogach, a ty bierzesz kolejny kredyt. Małe dzieci często są palec przez sen, ale nie można ich za to karać. Wszystko, co mówi Magda na mój temat, to nieprawda. Nie wiesz jej, bo ona łże. Rwę sobie włosy z głowy, kiedy to słyszę. Nigdy nie gwiżdżemy na koncertach. Bo wolimy skakać i się dobrze bawić. Kiedy mój kot biega i skacze, to go łapie i głaszcze, a wtedy od razu się uspokaja. Nie masz kredkami po ścianie i nie skacz już.